Marżolena i Piotrek żyli w Kaliszu, mieli taki mieszkanko tuż przy kościele, na trzecim piętrze mieszkali. Obecnie Tobiasz przygotowuje się do małżeństwa, miał ślub w sierpniu. Wtedy był taki malutki Tobiasz, taki malusieńki chłopaczek był. Odwiedzałem ich, a zbierały się na burzę. Ja uwielbiam burzę, no, naprawdę, no, lubię to. No. Mimo, że na Tratwach mieliśmy taką burzę, że myślałem, że nie przeżyjemy, to dalej kocham burzę, dalej lubię burzę. Jest taki moment w burzy, czasami jest tak, nie? Że tak już niebo jest granatowe, takie stalowe, takie ołowiane, chmury wiszą, nie? Gorąco, czerwiec, niesamowicie gorąco, powietrze takie, że widać, że iskry będą biegały tej. I w pewnym momencie jest taka cisza, tak wszystko zamiera, no i widać, że będzie za chwilkę burza. I w takim momencie przyszedłem do nich do domu, ja mówię, Marżolena, otwieramy okno, Marżolena uciekła do pokoju gdzieś tam obok, otwieram okno i patrzę, czekam na te pierwsze pioruny. Tobiasz czeka też, nosek, który na parapecie i czeka i patrzy, nie? I słuchajcie, nie uwierzycie, ale w pewnym momencie dwa pioruny, jeden za drugim, prosto w ten kościół. Pierdut i pierdut drugi raz, nie? Huk taki potężny, że mój Boże, no. Obłędnie. I patrzę taki zadowolony, patrzę na tego Tobiasza. Tobiasz stoi i patrzy. Kolanem go tak stuszam. Tobiasz, co? Boisz się? Nie. Narobiłeś w gacie? Nie. A czemu się ty nie boisz? Nie boję się. Tata w domu. Słuchajcie, ja się rozpłakałem wtedy. Mi się tak żal zrobiło, że nie mam dzieci. To był moment, kilka momentów takich w życiu było, że naprawdę fizycznie mnie zabolało, że żaden dziecko nie powie, że nie boi się piorunów, bo ja jestem. To jest też spełnienie, mi się wydaje, dla mężczyzny. Że taki mały gnojek powie, że piorunów się nie boi, bo ojciec jest. Wieczorem zaczęliśmy rozmawiać. Ja mówię, słuchajcie, a opowiedzcie trochę, nie? O to, skąd Tobiaszu takie poczucie, nie? Bo to jest niesamowite. To, że to jest irracjonalne, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ale dzięki temu to dziecko może wychowywać się jako zdrowe dziecko, bo nie ma lęków, nie ma strachu. Ono z czasem dowie się, że pioruny są trochę niebezpieczne i że ojca wpływ na pioruny jest nie tak wielki, jedynie, że ojcem jest Zeus, no ale to naprawdę niewielu ma takiego ojca. I zaczynam rozmawiać i mówię, słuchajcie, a powiedzcie, kiedy ostatnio Tobiasz się bał? Nie wiemy, no czasami się boi, no ale... No i zacząłem tak rozmawiać, no to mówię, że tak, 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu jechali przez las, w samochodzie. Tobiasz był z tyłu zapięty w foteliku i była straszna ulewa. Zrobiło się ciemno, bo potężna ulewa. Waliło w dach i takie duże krople, huk niesamowity. I Tobiasz zaczął strasznie płakać z tyłu. Bardzo się przestraszył tego. Ja mówię, no i co? No i Marzena, wiesz co, ja się wtedy odwróciłam i mówię do niego, czego się boisz? Nie bój się, tatuś jest z nami. Ja mówię, no i co? I się uspokoił. Ha. To Piotrek, okej, ale niezwykle inteligentna żona. Panowie, inteligentna żona to jest niebywały skarb. Niewiarygodnie wartościowa sprawa. Mieć inteligentną żonę. To ona pomogła Tobiaszowi odkryć w ojcu bezpieczeństwo. Nie bój się, tatuś jest z nami, czego się boisz? Piorunów się już nie bał potem, bo tatuś jest z nami. I moi kochani, może się wydawać nam to irracjonalne. To, że to dziecko się nie boi, jest faktem. Jest faktem, to jest fakt, że to dziecko nie boi się ulewy, nie boi się piorunów, bo jest ojciec. I jak widać, Tobiasz wychował się w sposób rewelacyjny. Jest bardzo fajnym człowiekiem, samodzielnym, bardzo inteligentnym, gotowym zakładać własną rodzinę i wychować własne dzieci. To są kapitalne sprawy. I dlatego mi się wydaje, że potrzebny jest ojciec i matka, że dwie matki tego nie dadzą, dwóch ojców tego nie da. Natura tak to wymyśliła, że potrzebna jest delikatna, wrażliwa kobieta, z którą dziecko jest związane w sposób naturalny, gdzie jest naturalna łączność, gdzie jest ciało z ciała, gdzie i jest potrzebny ktoś inny niż matka, ktoś inny, kto wyprowadzi to dziecko w świat i pokaże temu dziecku świat, po to, żeby to dziecko mogło się poczuć bezpieczne w tym świecie.